Gdy w 2000 roku Emil Karewicz 97L dostał rolę w M jak Miłość, nie krył radości. Niestety później, jak zdradza nam Teresa Lipowska, 83L, nie wspominał tego dobrze. Zmarły w środę aktor miał wielki żal do scenarzystów, że zbyt szybko go uśmiercili. Emil grał Moją miłość przedmałżeńską, miałam z nim córkę. Bardzo się ucieszyłam na ten wątek. Niestety z niewiadomych powodów jego bohater został szybko uśmiercony w bezlitosny sposób, opowiada nam Lipowska. Okazuje się, że legendarny aktor bardzo przeżył to, że grany przez niego Zenek zmarł na zawał zaledwie po 29 odcinkach serialu. Dla niego to był strzał prosto w serce. Dowiedział się o tym ze scenariusza. Nikt go nie uprzedził. Potem nie obejrzał już nigdy ani jednego odcinka serialu. Mówi mi, wiesz co, Tereniu, mam żal, że w ten sposób mnie wyeliminowali, zdradza Lipowska. Aktorka bardzo lubiła z nim pracować. Nasze sceny w M jak Miłość były jak w teatrze. Pełne emocji i zaangażowania. Cudownie się z nim grało. Kończy ze smutkiem aktorka. Emil Karewicz zmarł 18 marca 2020 roku w Warszawie. Przypomnijmy, że ostatni raz na ekranie widzowie mogli podziwiać Emila Karewicza w serialu TVP 2 Barwy Szczęścia, gdzie wcielał się w postać eleganckiego starszego pana Tadeusza Barczyka. Niestety z powodów zdrowotnych w 2015 roku musiał zrezygnować z gry. Od kilku lat zmagam się z zespołem Menirea, nie mogę chodzić i w dodatku tracę słuch. Mam zawroty głowy i w każdej chwili mogę stracić równowagę, przewrócić się. Ale pomaga mi córka, która ze mną mieszka, wyznał potem w rozmowie ze światem serialu. Prywatnie Emil Karewicz związany był żoną Teresą, która zmarła w 2012 roku po długiej chorobie sercowej. Artysta był ojcem dwójki dzieci, Krzysztof.